Cześć wszystkim. Chciałbym pokazać Wam, nad czym dzisiaj spędziłem 5 godzin a propos tej całej sprawy Pandora Gates i pana Dawida Ozdoby. To ten kanał prawdopodobnie był założony przez pana Dawida Ozdobę i teraz jest kontynuowany przez kogoś innego. No i chciałbym Wam, widać od razu, że tu jest dużo takich sketchy rzeczy i chciałbym Wam pokazać, co udało mi się pójść do przodu w dzisiejszym dniu a propos tej sprawy. I liczyłbym, że na coś, w czymś też pomożecie. Dobra, no to pierwsza sprawa, zacznijmy chronologicznie. Jakiś dziwny film 5 lat temu dodany. No i klikamy sobie, prawda? A dobra, zaczniemy, przepraszam, zaczniemy od tutaj od tego. No to to jest, przetłumaczyłem sobie na ten, na z binarnego. No i to jest takie coś, chcesz zagrać? Już to grasz, kto kłamie, ten kto rozdaje karty. 3 filmu oczekuje, 1000 osób, Pandora. No, oczywiście nic mi to nie mówi, ale myślę, że jak połączymy kropki, to coś nam się uda razem wykombinować. Więc tak, taki opis. Tu jest data. Nie wiem, czy jest ważna, ale warto ją gdzieś tam spisać. Potem wam pokażę, co udało mi się już spisać. Tutaj, o, tego nie widziałem. No to wiadomo, że jakieś tam połączenie. No dobra, 5 lat temu dodany film. Idziemy. Tutaj mamy kod Morsa. Tutaj mamy znowu kodu binarne. No tu coś takiego. Już wam tłumaczę, o co wszystko chodzi. To tytuł. Tytuł mówi nam niepokojący film. Został dodany tego dnia. No i opis. Opis mamy binarny najpierw. Tak, czyli to jest ta pierwsza część. Scary Movie film, a magiczny Daniel Toruń, nie zgadłeś. Nie, 27.05.03.2018. Właśnie. Scary Movie nie oglądałem. Może ktoś z was oglądał, może coś tam uda wam się z tym podziałać. No magiczny Daniel, no to wiadomo, on to wszystko rozpoczął. Chociaż tutaj jest jakiś nie zgadłeś. Dużo zagadek, prawda? 27.05.03 też nam to właśnie nic nie mówi. Dobra, lećmy dalej. Powtórz, co mówisz, nie słyszę. Następna. 19.06.2021. To jest ta linijka. Z tego co pamiętam. No ogólnie to wszystko jest przetłumaczone. Nie pamiętam, która linijka to która. Potem jest Pandora Gate. I tu są takie. Nie wiem za bardzo, co to znaczy. Tutaj zacząłem tłumaczyć początek. Jeśli dodałeś ten. Dostałeś ten film, może im powiesz, że Wataha wita. Nie wiem, tak wywnioskowałem z tego początku. Znowu liczę na waszą pomoc. No i ostatni tekst z opisu to jest Riddle, Wataha. Nie wiem. Taki jest opis. No dobra, ale zobaczmy, o co chodzi w tym filmie. Tu już więcej informacji nie mamy. O, i tu jeszcze ciekawa rzecz. To jakiś ziomek rok temu dodał. Taki osób. No dokładnie to samo, co ja tam powiedziałem wcześniej. Więc już mamy dowód na to, że to nie jest edytowany opis na aktualny szał na wyświetlenia, prawda? Czyli to faktycznie jakiś tam insider dodał ten film. Dobra, puśćmy film. Oczywiście jakieś są tam znaki. No dobra, ale już skrócę wam. Możecie sobie obejrzeć sami, ale generalnie ja tam z mojej analizy wywnioskowałem, że ten film powinien być puszczony od tyłu, więc zobaczmy go od tyłu. I feel fantastic, prawda? Boże, śmieciarki przechodzą. Jakiś pokój, jakieś okno. Nie wiem, do czego to jest nawiązanie. Chętnie się dowiem, jeżeli macie jakieś propozycje. Tutaj kodem Morsa napisane udostępnij. Tak, więc udostępniam. Proszę do mnie nie mieć pretensji, jak
Coś tam z tego wyjdzie. Ja tylko gram w grę. Nawet nie wiem, kim są ci YouTuberzy, którzy są oskarżeni. Daniel. You feel fantastic. Magical. Magical. I feel fantastic, hej, hej. Wiadomo, na razie nic z tego nie ma, ale poczekajcie, zaraz się rozkręci. Ponieważ wydaje mi się, że w tej grze wszystko jest istotne. Nawet jak słyszycie tą grę na fortepianie, to zapewne też jest istotna. Potem wam jeszcze pokażę, co się z dźwiękiem pobawiłem. Tutaj jest napisane... Lubię puzzle... Czy tam lubię zagadki, coś takiego. Kocham zagadki. Wydaje mi się, że to nie jest istotnego. 2018, nie wiem co to. You feel fantastic? Nie wiem, chyba tak. Wydaje mi się, że to będzie wasz... No, wiadomo, to nie jest przypadek, że to jest do góry nogami, więc coś to oznacza. Please me, please me. I tutaj po hebrajsku jest napisane... Jezu, dajcie mi chwilkę. Dosłownie 3 sekundy. 3, 2, 1. Tu jest napisane. Dobra, puszczę wam i wam powiem zaraz. Dobra, na chwilę stopuję. So, znaczy, ten hebrajski to było, czy lubisz te riddles, czyli te zagadki. Troszkę cofnę. Czy lubisz zagadki? Lubimy, bardzo lubimy. Daniel Magical on the right. Tu myślę, że może być jakiś kod Morsa, coś takiego, nie wiem. Szczerze, słabo się orientuję w tych kodach Morsa, więc to ktoś mógłby zrobić, mi się nie chce. Może nie, że nie chcę, bo jak nikt tego nie zrobi, to ja to zrobię, ale wiecie. Tutaj właśnie mignęło nam to zdjęcie. No to już się dowiedziałem, że to jest Mikołaj Kopernik. I to jest prawdopodobnie, ktoś napisał w komentarzu, statua gdzie? W Toruniu. Bang! A nikt nie wiedział, że tam są napisy o Magicalu, co nie? Więc to jest mocne strasznie. Co ma w tym wspólnego Daniel Magical? Jestem mega ciekawy, jak to się skończy. Tu było po hebrajsku napisane... przepraszam, po angielsku. Dobra, w sumie przeczytamy. I to, jak się spojrzy na to, to nie wiadomo, o co chodzi. Ale... dajcie mi chwilkę. Ale jak przeczytacie od prawej strony, od góry do dołu,
To nam mówi. Sekundkę. Jeju, gdzie to jest? Przepraszam. Tutaj. To jest Next is the language of the Hebrew. Next is the language of the Hebrew. To jest napisane. No ale. Wiecie, bo to jest odwrócony film. Reverse, nie? Więc jakby się oglądało oryginalnie, no to by faktycznie potem by się pokazało to Hebrew. To z tym nie mam pojęcia, co to może być. Cały czas mówił, coś tam ruszał ustami. O, tu się coś pokazało, tego nie widziałem wcześniej. Dobra, potem na to spojrzę, nie będę wam zabierał czasu. Dziwne, żebym to pominął, przepraszam, jednak cofnę. A, 27, tak, 27 mam zapisane. Bo ja mam tutaj przygotowane w Google Sheetsach. Ale coś słabo przygotowałem. A, bo bym się pomylił, przepraszam, to miało być tutaj. Czyli tak, mamy tam udostępnić, uwielbiam zagadki, o, zdjęcie kota zabijającego psa. Tutaj są te znaczki. Też udało mi się je przetłumaczyć. To znaczy, lubię koty. Lubię koty. O, i teraz będzie to zdjęcie kota właśnie. Bo coś tam, kurczę, nie, ja się za bardzo nie orientuję w tych aferach, ale tam ktoś mówił, czy ktoś zabił psa? Poczekajcie. Bo ta jest to stare, jakieś tam właśnie stare fagaty. Dobra, pokażę wam tutaj. Dowód. Zamarzę zaraz jakoś. Ta, no i kot zabija psa. I takie spodnie w kratę. Może połączycie kropki jakoś, guys. Mój tu wzięła ręką i pamiętam, kurczę, jak byłem mały, był taki filmik na YouTubie, też polski, gdzie taki gościu w takiej strasznej masce chodził z takim długim nosem, takim jakby kruczym i pamiętam, chyba tam też coś było z ręką, że taki ruch ręką i on coś oznaczał. Wiadomo, komentujcie. To jest takie przejście. No, na pewno to nie jest przypadkowe. Na pewno coś oznacza. Mapka. Też nie wiem, co może oznaczać, szczerze mówiąc. Tutaj jest napisane. Tak, nie. Dobra, na szybko przetłumaczymy, co nie. Tłumacz. O, no, nawet widać, że tłumaczyłem. Boja. Nie, jeszcze trochę creepy.
Nie mam pojęcia. No i koniec. Dobra, i to jest jedyny film w sumie, który musicie widzieć, reversed. Reszty nie musicie widzieć. Normalnie możecie na YouTubie sobie zobaczyć. No i drugi film to jest taki. No i tutaj jest Nikita, of course, zamieszana w temat. No tak jak tu widzicie, to oznacza... Co ja? Sorry, trochę pomieszałem te moje shitsy. A, film. No ale zobaczmy. O Jezu, szczerze nie chcę mi się tego zmarzyć, bo to też nie było nic z tego, chociaż... W takich tematach to nic nie jest przypadkowe. Welcome, dzień dobry. Zdrawiam się drugi. Kurde, jestem mega ciekawy, jak to się skończy. Z wzajemnością. To ciekawe. To w ogóle jest jakiś taki stary efekt z jakiegoś tego do edytowania filmów. Idziemy muzykę, co nie? Do muzyki zaraz przejdziemy i to wszystko, całą muzykę ze wszystkich filmów zrobię na koniec. Pokażę wam, co tam jest ukryte w tych ścieżkach dźwiękowych. Prestiż. Oj. No nie chcę sobie robić wrogów, ale chyba wiadomo o co B. A tu właśnie ciekawe. Tu można by sprawdzić w sumie, czy coś nie jest ukryte w tej czarnym czymś. To jest kodzik Morsa. A, i to mogę wam powiedzieć z pamięci. To tam jest napisane, że... z pamięci, dobra, czekajcie, sprawdzam na telefonie. Tam jest napisane... YouTuber wyjdzie z więzienia. No i K, co nie? Nie wiem, co to jest to K. Zaraz się powtórzę w tym filmie. W tym filmie... No, ten jest taki chyba... No nie wiem. Zobaczcie. A, tak. A, właśnie, miałem tutaj do góry. Tyle trwa, tyle został dodany. Kiedy, wtedy został dodany. I tu jeszcze pamiętam, w tym filmie jest ukryty hashtag... Sorry, tag... Magical, czy tam Daniel Magical. W tych dwóch innych nie ma. Tylko w ten film ma... A nie, sorry, ten też ma hashtagi. Ten ma jeden hashtag Daniel Magical, czy tam Magical. A ten najnowszy film nie ma żadnego hashtagu. To jest ten najnowszy. Tutaj spacer hashtag 1, kod Morsa, chcesz coś do picia, odwrócone. Dobra, to tutaj... Kurde, bo to mi zasłania. A, no tak, to jest tytuł. To jest...
Tutaj w opisie macie binarny kod, jakiś tam inny. No już to po prostu zrobiłem za was. Gorąco ci, zdejmij kurtkę z tyłu. Nie wiem, to jest chyba szmater dzieciństwa. Coś takiego. Ja nic nie wiem. Tak zostały zakodowane. No i tu info w filmie. No dobra, ale to zobaczmy. Albo mówi jakie towary, albo mówi jakie towary. Że wiecie, ty o wy ary, albo ty o spacja wary. To jest ciekawe. To jest coś takiego. O shit, zatrzymaj teraz, to jest trudne. No dobra, że nie będę was zamęczał jakby. Co to mi się podobało? Ale generalnie chodzi mi o to, że tutaj takie czerwona plama się pojawiła mocno. Nie wiem, ja tam patrzyłem i za bardzo nie zobaczyłem. Dobra, ale oglądamy. Przepraszam za wam. Ja zajmuję czas. No, dobra. Jest coś do picia? No, chodź tam, nie. Ósmy, dziesiąty, nie, niby ten film Konopa, ale moim zdaniem, no, nic to nie było mocnego. Dawid, o, wiadomo. A, ale jakby komuś się w sumie chciało, też ten... Bo wiadomo, na pewno Wardęga i ten Konopki są zamieszani w to. I tam jeszcze ten jakiś jeden pirotechnik jakoś tak ma. I ten Konopski jak rzucił film, to pewnie coś tam jest ukryte w tych takich szybkich przejściówkach, co nie? Nie zgadniecie, co powiem. Też mógłby ktoś się tym zająć. Nie no, wiadomo, jak się nikt nie zajmie, to tam coś luknę, co nie? Bo mnie to ciekawi. Tu była data, jaka data? 19.27.23, nic nam to nie mówi. Nawet jakbyśmy 2.1 z 19 odwróci, też nam nic nie mówi. Trzeba będzie łączyć kropki jakoś. O, co to mignęło? Znowu R. Nie. Tam było K. Guys, tam było K. A w pierwszym było coś? R, K, R. Kraków! Kraków! Czekaj, tak? Czy jestem... Tak, R, K, R. R, K, R. Nie, rykr. Nie wiem, co znaczy rykr. Ale łączymy kropki. No, z filmów tyle, ale teraz dźwięki. Teraz dźwięki to Audacity trzeba otworzyć. Reverse, bo według mnie powinno być reverse. No i wiadomo, tu nic nam to nie mówi, ale klikamy sobie tutaj spektrogram. No też nam to nic nie mówi. No dobra, lecimy dalej. Import audio. Jeden dwanaście teraz. Pyk, spektrogram. No i tu był ten kod Morsa, prawda? No nic tu więcej nie widzę, ale uwaga, teoria spiskowa będzie. Jak będzie to ten najnowszy film. 50, sorry. Ten. To patrzcie na to. No ale to z przymrużeniem oka, proszę patrzeć.
To wygląda jak co, nie? Jakby jakiś człowiek był. Chyba, żeż mnie walnęło. No nie wiem. Dobra, i to jest w sumie tyle, co mi się udało ustalić. Tutaj ma takie dane udało mi się zebrać. No może poza jakimiś takimi oczywistymi, typu tutaj, nie wiem, ten tag Daniel Magical. Magical. W ogóle te powiązania z Toruniem są ciekawe. No dobra. Generalnie ja bym rozwiązał sprawę tak. Po prostu pod tym tweetem albo pod tym filmem na YouTubie wrzucajcie, co tam wam się udało pójść do przodu i co jeszcze tutaj nie ogarnąłem. No jeżeli to będzie faktycznie coś, co pójdziemy do przodu, to wyślę wam invite'a na Discorda. No i coś tam będziemy razem działali, co nie? Nie robię jakiegoś publicznego, żeby nie było, nie wiem, jakichś zbędnych ludzi, co nie? I jeszcze ważna sprawa. Tutaj... czekajcie, dziwa data. Kurczę, chyba nie zapisałem. W tym filmie była jakaś data, albo ta data. I wszedłem sobie na tego Instagrama pana Ozdoby i tam było dzień po. Był taki creepy film. Ty coś tam, dziewczyno z lasu, jesteś niezbędnym puzzlem układanki, prawda? On jest tam publicznie dostępny, co nie? Więc ja go w ogóle nie patrzyłem. Nic tam w spektrogramie, nic tam po żadnych kodów nie szczytywałem. Oczywiście to jest na razie wszystko, co zrobiłem, to jest podstawa. Każdy by to mógł zrobić. Więc trochę się poszkolę w temacie i będziemy działać. Chyba, że jednak nie. To jest ciężki temat. A i to jest takie właśnie... To jest zdjęcie w tle. Czarny kolor. No przebadałem to na wszystkie sposoby, nic tam nie ma. Tutaj też przebadałem, nic mi to nie mówi, no ale mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób. No nie wiem, fejmy ma nie oglądałem, no to nie wiem, czy coś tam, osiem osób tam jest jakiś głównych, czy coś takiego. Dobra, na tyle dzisiaj. Dobra, proszę po prostu dawajcie znać w komentarzach, co nowego udało się wam ogarnąć. Najlepiej na Twitterze, bo tam mogę wam wysłać tego invite'a na Discorda. I będziemy działać. Albo i nie, co nie? Bo wiadomo. Safety is number one priority. Dobra, no to jego wieczorku jest drugi. Powinienem ogarnąć faktury dla księgowej. Robię coś takiego cały, no może nie cały dzień, ale tam z 5 godzin. Dobra, see you guys. Widzimy się, nie wiem, może nagram jakiegoś update'a pewnie niedługo. Pa. Cześć wszystkim. Jeszcze małe sprostowanie na koniec. Te filmy, które wam pokazałem, to wydaje mi się, że nie są początkiem tej układanki, tylko tam już jest jakieś informacje, które się przydadzą potem lub na samym końcu, bo ja ten kanał znalazłem w taki sposób, że po prostu znalazłem najstarsze wpisy na YouTubie na temat tej Pandora Gate. Więc wydaje mi się, że początek gry jest gdzieś tutaj lub na jego Instagramie. Szczerze nic z tego tutaj nie analizowałem z tych dwóch kanałów, więc coś tam możecie spojrzeć. I ten filmik, który dodał Ozdoba, to jest został dodany na tym kanale. No i tutaj jest nieodwrócony ten film, czyli tak oryginalnie jak powinien wyglądać. Czyli na tym filmie, co dodał Ozdoba, to po prostu jedyne co się zmieniło, to jest odwrócony i tutaj jakieś Davidy Magicale, co nie? Ale tam już wszystko zdekodowałem z tego filmu, więc wydaje mi się, że można go już pominąć.
przy zbieraniu informacji.